Państwu. No jest mi szczególnie miło, że dzisiaj jestem na tej uroczystości promocji sportu kolejowego, bo chcę podkreślić, że moja kariera sportowa rozpoczęła się właśnie w klubie sportowym Polonia Warszawa. Powiem szczerze, że w ogóle nie myślałam kiedyś, że będę się zajmowała sportem. I gdyby nie zawody takie międzyszkolne, do których zostałam wytypowana po dobrym wyniku, jaki uzyskałam w biegu na korytarzu w mojej szkole na 60 metrów, gdybym nie wystartowała na tych zawodach, to pewnie bym sportem się nie zajęła. Ale tak się złożyło, że reprezentowałam barwy mojej szkoły, a nie wiem już, czy to klub Polonia Warszawa nawiązał kontakt z tą szkołą, czy szkoła z klubem. W każdym bądź razie po tych zawodach pan trener z klubu Polonia Warszawa, Jan Kopyto, zorganizował grupę dziewcząt i chłopców z 8 klas, bo muszę Państwu powiedzieć, że w tych dawnych czasach to było 7 klas szkoły podstawowej i 4 klasy liceum, czyli w pierwszej klasie liceum. No i tak to się zaczęło. 2 lata trenowałam właśnie w klubie sportowym w Polonii. I treningi mieliśmy albo w szkole, albo właśnie na stadionie na Konwiktorskiej. Oczywiście wspólne obozy sportowe, oczywiście start w zawodach klubowych, a najważniejsze zawody to były zawody ligowe, no, do których wszyscy się bardzo mobilizowali, bo w tamtych czasach to w każdej konkurencji musiało wystartować 2 zawodników, a więc nawet ci starsi zawodnicy to zawsze trenowali, no bo będzie liga i trzeba tutaj wystartować w kuli, czy w dysku, czy w hołdzie na jakimś dystansie. Także naprawdę była taka sportowa, ale również przyjacielska, rodzinna atmosfera. No nie ukrywam, że jeszcze jeden ważny moment dla mnie był w tym klubie, ponieważ tam właśnie poznałam swojego męża Janusza, został powitany. Jest z nami, witamy serdecznie. Tak, również reprezentował barwy klubu Polonia Warszawa. Także tam żeśmy się spotkali i tak to się wszystko potoczyło. 2 lata treningu z trenerem klubowym, 2 lata potem treningu z trenerem kadry, wyjechałam do Tokio, bo w sumie to wszystko trwało 4 lata od rozpoczęcia kariery i wróciłam z 3 medalami. Taki był początek. Do końca, proszę Państwa, pozostałam wierna czarnym koszulom, czyli klubowi Polonia Warszawa. Do końca mojej kariery, a wspomnę, że zaczęłam, to o czym mówiłam, to był rok 60, te pierwsze zawody szkolne, 61 to był właśnie pierwszy sezon startowy, zakończyłam karierę w roku 80, czyli 20 lat reprezentowałam barwy klubu Polonia Warszawa, no i bardzo miło ten okres wspominam. Może tyle. Brawa za nas. Zgodzić się jedno pytanie. Bardzo piękny, cenny eksponat Kolce. Pamiętasz historię? Jedne z wielu Kolce, ale to przegadam. Takie Kolce, w których startowałem i wygrywałam. O, słusznie, bardzo dobrze. Podwójne brawa dla nas.